Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Suchy i dzisiaj miałem ochotę zagrać arenę, pokazać wam trochę arenę. Ostatnio miałem bardzo pecha do losowania i nie trafiałem więcej niż 6 kar złotych. Jednakże i z tym udawało mi się wygrywać nawet do 9 zwycięstw. Jednakże mam nadzieję, że teraz pójdzie trochę lepiej z losowaniem. I już na sam początek mamy dwie świetne karty, oczywiście Roshath i Eskela. A tak serio to mamy Dijkstra i Aglaze. Dijkstra jest bardziej wiarygodny niż Aglaze. Mój przeciwnik może akurat nie zagrać żadnej karty specjalnej. Więc bierzemy po prostu łatwego Dijkstra. To oczywiście musimy wziąć na zwrócenie wolników, bo to jest jedna z lepszych kart w grze. Trzeba pamiętać, że te karty skalują się z tym, co mamy, albo nasz przeciwnik ma w ręku. Dijkstra skaluje się z tym, jakie karty dobieramy. Jest tym lepszy, im lepsze mamy karty. A na zwrócenie wolników jest tym lepszy, im lepsze karty nasz przeciwnik. Jednakże wiemy, że nasz przeciwnik będzie dobierał bardzo dobre brązowe karty, więc na zwrócenie wolników jest świetne, a wiemy, że my będziemy je dobierali bardzo dobre karty, więc wiemy, że nasz Dijkstra będzie świetny. Tu możemy mieć trochę kontroli, albo trochę blokady. No, weźmiemy kontrolę, Bren. Donara. Weźmiemy Bren. Zdecydowało tylko to, że jest animowana. Oczywiście, tu weźmiemy trochę kontroli. Reszta kart była beznadziejna. Te wszystkie karty są beznadziejne. Jednakże weźmiemy dwójniaka, bo często pojawiają się jakieś karty, które są w stanie wyciągnąć dwójniaka. Tu jest łatwy Gels. Tu weźmiemy ostatnie życzenie, ponieważ odchudzanie talii na arenie jest bardzo dobre. Bardzo mi się podoba. Z tych kart najlepszy jest oczywiście Morwood. Janek też był do rozpatrzenia, jednakże. Możemy wziąć Igni, możemy wziąć Dekret Królewski. Jednakże wydaje mi się, że weźmiemy Dekret Królewski. Te trzy karty wszystkie są marne. Jak widzicie, zrobiłem premium kartę Ceres, ponieważ chcę nakręcić filmik z tą kartą. Mam już w głowie, jednakże jeszcze tylko póki co w głowie jest. Więc zastanawiam się, co tu byśmy mogli wziąć. Może wziąć z Artisiusa. I chyba to będzie z Artisius. Już Jaskier też nie jest zły. Byśmy mogli. Weźmiemy Jaskra. Ale czemu nie? Nikt go nie gra. Tu oczywiście musimy wziąć Stefana z Kelena. Też będziemy mieli nadzieję, że trafimy na jakieś karty, które będą się duelować. I na przykład na Mistrzynię Mierza. Tu jesteśmy od razu w stanie ulepszyć do 10. Możemy mieć albo Jenga, albo Runę. Jednakże Runy Skojatel jest bardzo dobra. Skoja ma zazwyczaj bardzo dobre karty. Czy mamy jakiegoś żołnierza? Mamy jednego żołnierza. Mamy jednego żołnierza. A on zagrywa też oficera, więc bierzemy rozkazy marszu. Tak jak wspominałem, odchudzanie. Byśmy wzięli kapitana, jednakże nie mamy żadnej karty Demon. Więc chyba weźmiemy Elfiego Trapera. Elfi Traper w drugiej rundzie jest bardzo dobry. I tu znowu mamy bardzo dobre karty. Ale chyba weźmiemy Jarpena. Jeszcze nie mamy żadnego carryover, więc Jarpen będzie ok. Tym bardziej, że jesteśmy go w stanie wyciągnąć z rozkazu wymarszu. Ok, mamy 6 za tą kartę. O ile bardzo bym chciał wziąć Shilarda, to wydaje mi się, że to powinna być Kora. Kora jest po prostu świetna. I dodatkowo mam premium wersję, więc czemu nie? Bo wszystkie karty są do niczego. Wszystkie są bardzo do niczego. Weźmiemy Piechura. Bo tak. Nie mamy jeszcze żadnej karty, która wyciąga karty specjalne. To mnie trochę martwi. Weźmiemy w broni oko. 12 punktów. Nikt nie gra w trzech rzędach. Więc może jaskółkę. Jezu, to jest tragiczne. Najemnik nie jest zły. Jestem w stanie coś wyciągnąć ewentualnie z pogody, jak nie będziemy mieli żadnego oczyszczenia. A póki co tak z czyszczeniem to u nas bardzo średnio. Dlatego chyba będziemy musieli wziąć na kurata, żeby ewentualnie wyczyścić pogodę. Maszyny niestety żadnej nie mamy w ręku, bo tegośmy wzięli wygrafa. Czy chcemy na coś rzucić atrapę? Ewentualnie. Anekurata ewentualnie. O tak, tak średnio. Zobaczymy lawinę Beckera. Okej. I tutaj pojawia się pytanie, czy bierzemy drugiego Dijkstra. Ponieważ mamy jeszcze dwie szanse, że trafimy w sklepa. Jednakże po pierwsze, szansa jest bardzo mała, a po drugie, Dijkstra jest na tyle dobrą kartą, że warto to poświęcić. A po trzecie, wszystkie pozostałe trzy karty są, więc bierzemy Dijkstra.
teraz już możemy sobie spokojnie wziąć jakieś duplikaty, więc weźmiemy drogą Mistrzynię Miecza. I to będzie Pantera prawdopodobnie. Jeszcze jakiś dobry lider i nie będzie źle. To chyba będzie Foltest. Foltest to jest ile? 2, 4, 6... A nie, bo są nielojalne. A 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 punkty średnio, więc chociaż Ice też jest bardzo dobry. Aż drugie są Rodowi też jest świetne, bo jestem w stanie coś zablokować. A bierzemy Radka. Dawno nie grałem Radkiem, więc bierzemy Radka. Nie wygląda to źle. Mamy karty całkiem niezłe. Mamy dostęp do praktycznie wszystkich złotych kart, jakbyśmy chcieli. Mamy podwójnego DX, mamy Gelsa, mamy Dekret Królewski, mamy Stefana. Wygląda to ok. Problem jest trochę z pozostałymi kartami. Jednakże. Będzie dobrze. No i mamy Stefana, mamy Gelsa. Świetnie. Mistrzynię Miecza mamy drugą w talii również, więc sobie spokojnie ją zostawimy. Chcielibyśmy trafić jeszcze na koniec za tą kartę, więc chyba coś wyrzucimy. To będzie Mistrzyni Miecza, okej. Czerwona moneta, nasz przeciwnik pasuje. Jeżeli pasuje, to rzucimy Gelsa i nie wybierzemy żadnej karty. Zapewnimy sobie, o tak. Chciałem już pokazać jakiś czas temu ten trik, jednakże nie było jakoś zbytnio okazji do tego. A mieście to polega na tym, że rzucamy Gelsa. On pokazuje nam złotą i srebrną kartę. Ale trik polega na tym, że nie musimy wybrać żadnej, po prostu bierzemy zakończ wybór. Gelsem wygrywamy jednym punktem. A w następnej rundzie, pamiętacie jakie tam były karty? Dijkstra i Runa. I uwaga. Dobieramy runę i Dijkstra. Jest to świetny sposób na właśnie takie carryover, powiedzmy, tak? Bo ulepsza to nam to losowanie kart. I po prostu jest to rzecz, o której mało rzeczy wie. Jest to rzecz, o której mało osób wie. Mamy Stefana, mamy Dijkstry, więc nie musimy teraz rzucać Stefana. Po prostu zestefanujemy coś i potem rzucimy Dijkstry. Jedyna nasza złota karta, jaką byśmy chcieli dostać, to jeszcze jest Dekret Królewski. Byśmy mogli wtedy wyciągnąć Jaskra. Jeszcze dodatkowo ulepszyć swoją rękę. Jednakże na przykład Stefanem jesteśmy w stanie przenieść Dekret Królewski na szczyt swojej talii. Tracimy na tym 5 punktów. Chyba, że coś wymienimy. Okej, ostatnie życzenie. Ostatnie życzenie nie jest złe. Wszystko co odchudza naszą talię jest świetne. Okej, złote karty wyglądają dobrze. Srebrne też okej. Brązowe też nie są tragiczne. No zajmiemy się tym strzygą. Prawdopodobnie, jeżeli robi takie coś, to chce wyciągnąć ode mnie Radowida. Jakże mamy zbyt dużo odpowiedzi, żeby się na to nabrać. Okej, nie musimy to kontroli przeznaczać. Chciałem wyrzucić Czarną Panterę. Jednakże możemy poczekać chwilę. O. 12-punktowa brązowa karta. Całkiem w porządku. Z Radowidem prawdopodobnie poczekamy aż do ostatniej karty, bo to może być jakaś Miruna, może być jakiś Sabat. Więc z tym sobie spokojnie poczekamy. Nigdzie się tam z tym nie pali. Co jedno musimy pamiętać, aby Panterę rzucić w miarę wcześnie. Bo Pantera nie może grać w rzędzie, w którym jest... są cztery jednostki już. Kiedyś było cztery jednostki lub nie, a teraz jest tylko mniej niż cztery jednostki. Się chyba zmieniło. Zobaczcie kiedyś jak elfi
Trapper debuje. Skoro nalegasz. Dudu. Kto tak wcześniej gra Dudu? Okej, już teraz zagrałem Pantera. Tak długo myślałem, żeby zagrać Dudu. Ale na przeciwnik bardzo lubię sobie dużo grać. Ha, będę musiał dużo powyśniać tego filmiku. Bardzo lubi rozsądnie podchodzić do swoich zagrań. I zagrał tyle rozsądnie, że zagrał tylko białe zimno. Długo zapewne na tym myślał. Być może ma więcej pogody. Wtedy naszą jedyną jeszcze opcją ratunku będzie runa. Runa w idę. Easy. Cel namierzony. Dlaczego zabił tą kartę, a nie tą kartę? Ale nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi naszemu koledze. To jest 10 punktów i to jest 10 punktów. Jednakże to jest lepsze 10 punktów. Jak macie opcję, żeby zadać 10 punktów przeciwnikowi, czy samemu ulepszyć się o 10 punktów, zawsze zadajcie 10 punktów przeciwnikowi. No okej. Zabijałem za mnie. Fair enough. Teraz zrobimy coś takiego, że... Na szczyt talii przeniesiemy Bren. Że w razie co, jakbym chciał odblokować tego Sabatu. Na przykład właśnie w taki sposób. Dobra, już nawet nie jest potrzebne. Jednakże on jeszcze może mieć jakąś odnowę czy coś, więc nie bądźmy, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, czy jakoś tak. Możemy zagrać jaskółkę stali. Jest 15 punktów. I to jest więcej niż Milan. Więc zagramy to. Wzmocnimy oczywiście najsłabszą kartę. Tak jak to powinno się robić. Jeżeli on liczył, że Imrealit mu wygra, to zagrał go zdecydowanie za szybko. Problem może być taki, że on jeszcze może mieć jakąś Mirunę. Jednakże na to mamy ewentualnie DJ-a. Czy my się tym jakoś specjalnie przejmujemy? To będzie takie powolne tempo, że chyba nie za bardzo. Ewentualnie jesteśmy w stanie największą jednostkę sprasować, Coral. Jednakże z drugiej strony nie mamy żadnych innych zagrań. Więc to chyba musi być DJ. No, idealnie, idealnie. Co byśmy chcieli wzmocnić? Tą kartę. Morwuda ewentualnie. Kasnoda. Też nie ma znaczenia, bo nie wiemy co dobierzemy DX-rom. Jednakże wzmocnienie mistrzyni miecza miało sens. Nie myślę, że GL z uzdrowienie. Nie, to nie jest uzdrowienie, bo jest jakaś jednostka. Chyba, że ma drugiego Sabata. Him? Na kurata w Krwawy Księżyc. Nie. Interesujące. On ma 8 jednostek, więc póki co jeszcze nie musimy grać. Lawiny Beckera, jak się teraz nazywa. Ja zagrałem po prostu Trappera. No ale kurata będziemy mieli Coral. Co, Wilgefortz? Raczej nie jest Wilgefortz. Egan. Egan, lol.
A to co jest Strasbecker? 36 punktów, a jeszcze mamy dwie bardzo duże karty. Jestem ciekawy, jak nasz przeciwnik to ma zamiar wykonać. Znaczy nie powiem, są jeszcze różne combo za milion punktów. To już nie będzie miało żadnej wartości, jednakże a takie extra fuck you. Bijem, 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 bijem. Musimy się trzymać razem. Okej, okay, i to była nasza arena. Arena, którą być może będę kontynuował, być może nie. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, czy nie. I oczywiście klikajcie w ten czerwony przycisk subskrypcji. A ja dziękuję, że byliście ze mną. I jak zwykle widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa.